Cześć, z tej strony. Mniej więcej układa się dzisiaj to tak, że mamy dwa zadania. Będziemy tutaj ukrócać zielonego od strony Gildrini. Brać na ząb i przegryzać. Z drugiej strony natomiast bohater szykuje się do kontynuacji misji fabularnej. Powinno to być tu. No 0 punktów ruchu, czyli to jest świeżo po tapnięciu się do tego miasteczka, któremu szczerze mówiąc można by coś nałożyć, jeżeli nie koliduje to z surowcami. Nie przesuwaj się. Nauka, może to wyrabianie nauki nie jest złe z pewnych względów. Fortyfikacje, no tutaj to bardzo tutaj nie ma niczego innego. Jeszcze 6 naturę, tak? To tak przy okazji. Pomarańczowy jeździ po terenie moim, ale on chyba ściga jakieś jednostki od misji swojej. No to niech ściga. Ja w takim razie sprawdzę tylko, co się tutaj dzieje, bo może tutaj da się popchnąć, jak mają punkty akcji. Te akcje są, tak? Czyli możemy podążać dalej. Wojsko jest w stanie zupełnie dobrym. Czy ta Gildrini, Anczano, tak? Anczano. Tu już niczego zielonego nie ma, czyli po prostu idziemy w górę mapy. I teraz czy on tutaj już założył coś swojego? Nie, to jest na pomarańczowo jakby zaznaczone. Czy to jest tylko teren, wody terytorialne? Jakby do pomarańczowego? Granica nie mówi mi tutaj. A, nie ma raczej nic nikogo tutaj. Czyli idąc z góry, generalnie osiągamy cel. I teraz tak, tu mamy koleżkę z niższym poziomem. I nie chciałbym aktywować przeciwnika, ale on mógłby być głównym walczącym, żeby wbił sobie poziomy. A tutaj po prostu ja niczego nie widzę. Zielony nie stoi jakoś źle z wojskiem, teoretycznie. To jest tak, czyli ma trochę więcej ode mnie, no. Patrząc na liczby, to ma tak, ja mam tak. Kopal ma... Trochę nie uwierzę, że ma 23 tysiące, tak? A nie, przepraszam, ma 23 tysiące, ja mam 167 tysięcy. To nie ten rząd wielkości. Dobrze. Miałem się zastanawiać nad rodzajem zwycięstwa, jeżeli to jest możliwe w moim wykonaniu. Ale tak za bardzo to tutaj nie pasuje do niczego, bo ekspansja, którą robimy teraz, mamy pierwsze miejsce, zupełnie fajnie, ale trzeba mieć 51 terytoriów regionów zajętych. Nie wiem, jak przeliczyć te wyniki, co są pokazane. To jest liczba kwadratów, pól raczej. Ekspansja. Ranking oparty liczbę posiadanych pól miast. A tutaj jest ilość regionów. To jest całkiem sporo, 51, nie? I tu mi nie przeliczają, ile mam, ale... No dobra, jest. Tu ja tu się niby wspinam zadanie. Ranking oparty na postępie w zadaniu za zwycięstwa. No ja tutaj nie mam w ogóle procentów, a tu mi coś wzrosło. Cokolwiek by to nie było. Idźmy teraz coś podbić. I będzie to tutaj, tak? Czyli tu podchodzimy jakoś tak i bum. To tak. Kto tu ma najkrótszy ruch? Wy możecie, tak? Wy nie możecie. Ach, koleżka jest też po tepnięciu. No dobra. Czy ma walczyć tylko ta armia? Z dużymi kolegami może i tak. Sprawdźmy pole bitwy. Dwie jednostki tego bronią. Tu byłoby chyba optymalnie, tak z boku, nie? Ale zobaczymy, kiedy, dokąd oni mogą podejść, żeby wzięli udział w bitwie. Tu nawet jest asysta. Bądźmy ostrożni. Tu. Da się zrobić. Żeby jeden drugiemu nie zablokował. To trzeba tak to zrobić. Podejść ładnie. Ty? Nie masz teraz zablokowane? Nie. Czy on będzie mógł teraz jeszcze zobaczyć mimo wszystko? A, i tu jest armia 16. 16 jednostek, 9800 życia. 9400, też nie najgorzej. I ta bitewka nie obejmuje tej armii. W tym układzie, jakbyśmy gdzie indziej, to już nie tak dobrze. Ale zobaczmy. Kompowi zabrakło dwa pola, żeby wziął w tym udział. Ale coś tu jest nie tak. Czyli nie rozegram tego na moich własnych warunkach. It's a shame. Aha, czyli z podejścia drogą wypada, tak? A nie da się inaczej? Ach. Okej, dobra. 16, za czym co on zrobi? To wojsko powinno być dość silne, ale... No bo zostanę poskładany? To powinno być wszystko w tej turze. Robimy po prostu turkę i już jedziemy. Czyli to jest dobre miejsce do obserwowania ruchu wojska. Tam było jakieś coś było leczone, ale on nie wygląda na specjalnie przetrzepanego. Nie ma bohatera, to jest dobra informacja, bo bohaterowie jednak dają sporo. Nie ma tu też ruchów z tej strony. W pewnym momencie, jak osiąga się jakiś poziom mocy, komp nagle przestaje być aktywny. To jest Waterscale, tak? Czyli ty tutaj mi się zajmujesz. Tu wszystko masz co trzeba. A żeby tu dojść, co byśmy musieli zrobić? Gdzieś jakoś dołem, jakieś dziwne rzeczy. Nic ciekawego. Życie jednostki. Niech będzie. Czyli teraz tak, i tam mamy punkty, to jak już tutaj tak jest. To poczekaj kolego, możesz tu nawet przejść, ale podciągniemy posiłki. Myślę, że posiłki nie będziemy musiały się bić. Z tą armią niezależną. Wystarczy po prostu być na polu bitwy. A tak. I teraz jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Mamy leczenie. Bo żeby nasz blitzkrieg się mógł udać, to można na przykład... O, tak, mamy to. Czyli można będzie po bitwie doprowadzić to wszystko do porządku, uzdrowić i już jechać z koksem dalej, nie? Ta armia się łapie, ale... A mniejsza z tym, ja się będę zastanawiał akurat dlaczego. Złapała się, to jest ta 16 oddziałowa armia, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 16. A mniejsza z tym, piesik drepał. Dość dobrze zostali. My tu mamy straty. I teraz to wojsko, które wyprodukowałem i które tam jest w dużym nadmiarze, nagle będzie miało co robić. Wszyscy wzięli udział w bitwie. Bohaterowie są zmęczeni, niektórzy. Czyli powinniśmy przekazać tutaj wnioski jemu. A to może komp zdążył wejść do miasta, no to już co ja za to mogę. Dobra, chodź teraz tak, kolego. Tu gdzieś, żebyśmy mogli tu sobie poprzekazywać. Faktycznie wszystkie są do przekazania. To jemu na ten przód, gdzie on stoi, przy mieście. Dajmy zdrowe. Zepsutych. Tu. Nie wiem, czy będzie można oddać ich z powrotem, bo to chyba muszą mieć punkty ruchu. Ale leczenie tego wszystkiego jest jak najbardziej słuszne, bo jesteśmy na terenie grząskim. Ja bym chciał tutaj teraz przykopać kogoś z pomocą, ale no może, żeby nie zapomnieć o tym wszystkim. No, on się wyleczeni, on też. Co tu brakuje do szczęścia? 3 tanków, czyli furwaczy generalnie, tak? Furwacze ucierpieli. Fruwacze cierpieli. Ja tu być może zamknąłem ten raport, ale... Co tam, jakie tam jeszcze wojsko było? Ale co tam, walczyłem z 16 oddziałową armią. To w ogóle nie ma o czym mówić, bo dobrze. Tak. To wszystko można ewentualnie poprzerzucać, ale oni... Oni nawet mogą. Okej. Ale dobra. Wykonajmy tą misję tutaj, bo może bohaterka będzie mogła wrócić. Chociaż nie jestem pewien, czy to się naraz da ogarnąć, nawet jak się ma 10 ruchu. I teraz tak, dokąd lecimy? Sprawdźmy tutaj. Tu, nie? Tak? Zdobywanie wiedzy. Czyli to Ersej, tak? Zapamiętajmy nazwę Ersej. Dość daleko. Kofej. Tu, tak? Ale są drogi. Są drogi. A jeszcze jest prawda takie coś. Można tepnąć się do kolegów? Nie. Tam tylko gdzieś tam te kręgi. Czyli normalnie jedziemy... Ersej mówiłem, tak? Że mnie pomylił kierunku. Tu. Ale ja z nikim nie walczę. Proszę mi tego nie sugerować. Będzie zły, jak mu parę zabiorę? Nieważne, to jest po drodze. Czy nie w tej turze. Live. Live i dlatego... To tutaj ja jednak przerzucę. I furwaczy trzeba trochę dorobić. Zobaczymy, jakie tam są potrzeby generalnie. To można trzepnąć, tak? Żeby oni tam za sobie szli. Tak, dwóch furwaczy tutaj. Dla tego bohatera. On tu ma te przeszkadzajki takie, no. Ale też fruwacze, no. Tak bym powiedział. Wróćmy zatem tam. Furwacze tutaj. Jest tu sporo, tak teraz, tak? 5. Ja bym oddał tanków. Chodź, mistrzu świata. Oni po tepnięciu i tak będą bez... tu w ruchu. Ale lepiej przerzucić niż nie przerzucić. Ok. Pytanie, czy bohater zrobi wypad, ale to nie. To my zaraz tam zrobimy też porządek. Chodźmy, tak? Zróbmy ten porządek tutaj. Ułóżmy. Bez jaj, ludzie. Coś w miejscu, tak? Też sporo, nie? Ale to... Oni byli ulepszani przecież przeze mnie. I to jeszcze sam... O Jezuśku, kochany, poziom drugi. A demon najwyżej zginie w walce jak coś. Tak, i teraz... Musimy... ręcznie tam przesunąć. I do Anczano, nie? Bo inaczej to nie wychodzi dobrze. I jest wsparcie, a natomiast jednostka, która może przyjąć jakieś odurzenie z miasta, musi zostać uzupełniona tym, co tu jest najlepszego, no bo chyba jednak tych tanków najlepiej. Jak punktów w ruchu. Dobra. Jak brak punktów w ruchu, to mówi się trudno i trzeba tych przesunąć. Chodzi o dopełnienie, tak? I najwyżej ty przyjdź bliżej. I tak jest to w miarę okej, moim zdaniem. I tak musi to zostać. Infiltrację. Można robić infiltrację. O! Szpiega, tylko że szpiega wyrwie z miasta, którego pilnuje. To już lepiej niech oni pilnują, bo ja im dawałem skille do surowców strategicznych, tak? A te surowce jeszcze tu odgrywają jakąś rolę. Czyli tak, tu zrobiliśmy wszystkie ruchy, tam zrobiliśmy wszystkie ruchy. Wydaje mi się, że można... Czy trzeba zadbać o jakieś miasta? I za dużo ich jest. Gigatul, zobaczmy. Czy mi się chce jeszcze coś wyrobić? Może powinniście uzupełnić kosiarz, tak? I teraz nie zrobicie mi, bo czego nie ma? Światowego nie ma. A demon jest po prostu lichszy. Idźmy zatem na rynek. Nie jesteśmy jeszcze odcięci, więc należy to kupić. I w tym momencie mogą w Gigatul robić kosiarza. Nawet dwóch, oni to zrobią szybko. Pewno. A te inne miasta? Nerdnis, Bildman. One nie słyną raczej z przemysłu dużego. Tak, tu jest to, jest bardzo ważne akurat, Bildwen. Zobaczmy, co tu można z nimi zrobić. To ja wszystkim kładłem. Jak były na to surowce, jest trochę mało szkło stali. Sieć informacyjna. 10 zielonego. No to nie mogłoby być. Nerdnis. Co u was słychać? Tytan jakiś, dziękuję. W zasadzie tylko to, nie? Tak, to się uda? Może się udać. Tak, czyli teraz obserwujemy koniec tury. Czyli na razie nic złego, ale teraz zaczną się jaja, jeżeli miałyby się zacząć. Świeżak coś zniszczył, pokażcie to. A tutaj znowu się pojawiło jakieś świństwo. Nie było tam jakiegoś bohatera, no może jakiegokolwiek trzeba by kupić i się nim zająć tutaj. On zniszczył wieżę obserwacyjną, tak tam było napisane. Tylko gdzie są te szczątki? Jedanczo. Plądrowanie rytów raczej, nie? Czy coś? Fabryka telekoskopów. To jest to, co odkryłem i kurczę... To się teraz pojawiło. I teraz jakie mam normalne leczenie? Aha, tu, tak? Wieże obserwacyjne. Fundamenty. Czy to jest zburzone? Dobra, i teraz tak. Fabryka telekoskopów. Tak jakby zastąpiło normalne. No to jak tak? Okej, no to po prostu to wolę, tak? punktów, a to jest już opracowanie planów w Imperium. Dobrze. Co mogę sobie dać? Nauka dodatkowa. Jest to kuszące, dlatego że myślałem, że jeżeli już cokolwiek będę w stanie zrobić, to może być to. Tu już za dużo jest. Chyba tak zostawię. Chciałem też doszusować do osiągnięcia za popa. W zasadzie to chyba błędnie je zinterpretowałem. Bądź pierwszym, kto będzie mieć miasto z populacją liczącą 30 na końcu rundy, a zdobędziesz nagrodę. Okej, czy nie wszystkie muszą doszusowywać. Zobaczmy, kto z tą populacją przoduje. Jest to Anczano, akurat tam. A Gildrini też. Kofej. Bardzo interesujące, dlatego że ja tam odbudowuję, to miasto stawiam na nogi. To już to Kofej bardziej, nie? Dobra, pokażcie się. I tu jednak mam wszystko, czyli tutaj oni pracują nad popem, tak? Muszą wypączkować do tego. Czyli oni powinni dostać wszystkie rzeczy, które... Boostują żywność. No to tak na razie, nie? Muszę pamiętać, że tu robię, a reszta wcale nie musi tego popa podbijać. Reszta mogłaby się wstawić na naukę. Ci, którzy są potrzebni. Akurat nie odczuwam potrzeby, aby igro daraz było. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jeszcze Rodkalor. Rodkalor. Jest dość wysoko, jeśli chodzi o przemysł, ale to są te opłotki. Pytanie, czy może tu wjechać jeszcze komp, ale myślę, że jednak dajmy ich na to. Tych może nie, bo tutaj jeszcze nie wiadomo, co tu za świństwo przyjdzie z morza. Omgarf. Ten zakątek, tak? Zajmuje się innymi zadaniami. Omgarf? Może być też, nie? Tu nawet takie rzeczy jakieś tam są tutaj. Podbieńce popa, to po prostu nad tym pracujemy, no. Teraz tak. Co jeszcze? Bo ja tu się zajmę czasowo tym. Jeśli chodzi o wybór tego, no to czy ja tak potrzebuję to wszystko tutaj, tak? Na przykład to. Jakiś wisior, dodatkowy artefakt. To raczej nie. Tutaj na przykład dodatkowa nauka. Może tak, może nie. I tak nie mam fioletowego na wbudowanie tego. Aura Imperium, wpływ dodatkowy. No może jest to miłe, tak? Tych nie chcę, tych raczej. Teoria bezpieczeństwa, czy jest fortyfikacja i tak dalej. Oni raczej nie odkrywali wszystkiego. Rzeczy związane z nauką ewentualnie można. Myślałem, czy już nie brać się za to. Aha. To jedno z nich jest do wyboru. To trudno się zdecydować na to, tak szczerze mówiąc. Zwycięstwo naukowe. A to trzeba wszystkie chyba, tak? Znaczy ilość technologii w erze 6. 5. Wszystko jasne. Era 6. Czyli pierwsza z brzegu i lecimy, tak? 11. O, to tak nie tak źle jest to. Co teraz miałem zrobić? Popchnąć dalej coś? Masz punkt ruchu, masz. Dobra. Ersej, to jest to. Czyli tu podjeżdżamy. Zadanie ukończone. 5. Zdobywanie wiedzy. Argosa to coś o wiele więcej niż tylko forteca. To statek kosmiczny. Musimy zacząć z bundy naprawy. A, to już tu chyba czytam. Gwiazdy czekają. Dobra. Wioska Chora świecą nam po posiłki. Czas przeszukać ruiny armią dowodzoną przez Batera Pociemny. No mamy to, tak? I tak niczym ryby płynące w górę strumienia walczymy w celu odnalezienia naszych korzeni. Może powinienem powiedzieć ich korzeni, ale już traktuję je jak własne. To w sumie nasz ten bohater, ten podmiot, ten narrator tam, który opowiadał. Będąc w sumie chyba robotem. I teraz mamy kogoś... O! Zadanie 6. Kryzys wiary. Geniusz alchemiczny? Co to jest w ogóle? Oh my... Musimy się dowiedzieć. Pozwól bohaterowi podziemnym zdobyć odpowiednią liczbę poziomów. Ten warunek zostanie zakończony w trakcie przetwarzania tury końcowej. Przeczytajmy to do końca, tak? Wiem, Zoli, mój mroczny sekret. Czułem drżenie moich mechanicznych kończyn, gdy się do wszystkiego przyznawałem. Przez dłuższą chwilę pozostawała milcząca. W końcu powiedziała, że to informacja trudna do przełknięcia, ale dobrze zrobiłem, mówiąc jej wszystko. Powiedziała też, że zaczęła się ode mnie odsuwać, ale moje wyznanie pozwoliło jej odzyskać wiarę we mnie. Czy to się powtórzy? Wyszeptała. Powiedziałem, że nie mogę być pewien, ale raczej nie. Skrzywdzisz choć jedną osobę, a każę cię rozbić na milion kawałków. To były jej ostatnie słowa. Jestem przekonany, że nie rozmawiała z nikim o tym, co zrobiłem. Nie mogę jej zawieść. Tak bardzo pragnę być wśród gwiazd. Czy on tam coś nawijał? Nie wiem, na co pozabijał. Dotarcie do nich nie będzie łatwe. Wieści o istnieniu Argosy już dotarły do miast podziemnych. Wiele osób obawia się przyszłości. Buntownicy w jednej z fortec podziemnych twierdzą, że pierwsza z krwi poprowadzi swoich ludzi ku pewnej zgubie i przejęli miasto, przerywając tym samym dostawy niezbędnych surowców. Odszyfrowanie od dawna nieczynnych i zniszczonych przez samą Argosę jest dość trudne nawet bez takich przeszkód. Zaczynam się martwić, że nigdy nie puścimy Aurigi. Z każdym miesiącem gwałtownie wstrząsów wzrasta, przypominając nam, że nasze dni tutaj są policzone. Czyli są jacyś buntownicy? A my mamy u bohaterów zmienić zdolność geniusz alchemiczny do poziomu 3. No mamy jednego bohatera podziemnych. Tu jest ten niepokaźny dosyć przeciwnik. Czyli tak, obejrzyjmy teraz bohaterkę. Jest to niezbędne w tym momencie. Geniusz alchemiczny. Co to jest? O, to jest to. Czyli trzeba by ją rzucić na... pierwszy front i musi walczyć. To nam pasuje. Dlatego, że mamy tam zielonego, tak? Do objechania. I tak. To tam coś tam jest tu przypięte. Nie chcemy tego. Kryzys wiary. A inne zadania? Potwór morski. Ruiny przeszukaj. Jeden skątająca. To mogło być ciekawe, ale raczej chciałbym zmierzać w miarę do końca. Trzymajmy się zadania frakcyjnego. Bohaterka na pierwszą linię. Czyli ona mogłaby się spokojnie tepnąć, ale musi być w rejonie miejskim lub w centrum miasta, czyli tu trzeba się cofnąć. No i to jest najbliżej, tak? Dobra. To będziemy monitorować oczywiście. Co tutaj mamy? Tutaj mamy spokój i punkty akcji. I w związku z tym, że bohater wojsko ma naprawione i zupełnie to wygląda nieźle, przystąpmy do działania. Oni są do dobicia, nie powinno być źle, zaczniemy, mam nadzieję przynajmniej. Wolałem po prostu ich tu nie pozostawiać. Nadmiar tanków akurat jest. Jakiś tam fruwacz ucierpiał. ale mamy dla nich posiłki. Czyli to przekażemy. Ale musimy stanąć koniecznie w oblężeniu. Tak? Mogłem to od razu zrobić, no ale znaczy czekać nie chciałem tak naprawdę. Żeby zmniejszyć tutaj. A, czyli już coś klikałem, tak? Czyli tutaj dojeżdżamy. I będą porządki z wojskiem. Świetnie, świetnie. I teraz tak, dajemy na pewno 2 fruwaczy tu. Popatrzmy co dalej. Tu jest fruwacz mocno zmęczony i to jest ten demon, który ma jakieś poziomy i ogólnie nie jest zły, no ale dajmy go tu. Czy ty potrzebujesz... A, to by trzeba w ogóle urealnić skład. Dobra, jednego mogę tak, czyli najpierw oddajmy tych. Znowu nie spojrzałem jaka tam jest ekipa. Tak, teraz jeszcze rzut oka, raz, 2, 3, 4. Piechur morski. Fruwaczy trzeba uzupełnić na pewno, na full. Uzupełniam to dla bezpieczeństwa, żeby on przyjął pierwsze uderzenie. Ale tak naprawdę chcę, żeby bohaterka podziemnych prowadziła dalszą walkę. No a was trzeba by chyba tutaj scalić z nimi. Nie wiem, że piechur polski musi tu być, ale niech zostanie na razie. Taki układ nie jest zły. 10 000 zdrowia. Dobrze. Trzy turki. Tu załatwiliśmy, tak? Bijemy przeciwnika. Trochę to trwa, ale nie szkodzi. Tu są bezpańskie jednostki. Ale w związku z tym, że tam się pojawił brzydki, podciągniemy ich tutaj, nie? I tutaj było coś jeszcze? Tak. Jest kosiarz. To jest bonusowy tytan w Nerdnis. I tak to jakoś wygląda. Czyli wy przejdźcie się tu. Zobaczmy, czy bohater jakiś szybko. A kto to będzie dobrym walczakiem? Poziom 7. Wszyscy mają równo, tak? Poziom. Jakiegoś tego z magią takiego? Losowego tego zobaczmy. Po prostu... Jakie ma skille bojowe? Klasowe w sumie. No. Atak. Ruch. To zawsze lubię. Tylko miejsce wyposażenie. Obrażenie bohater, morale jednostki, inicjatywa. Mógłby być chyba dobry, no, niech będzie, pierwszy z nich. Tak, trzeba mu dać, to trzeba, nie? Jak to wygląda? Może nieco też wyposażyć. Żeby był taki zupełnie goły. I to może być nawet sprzęt żelazny. Ale najlepszy. Ewentualnie pyłowy. Bo tego to ci u nas dostatek, nie? Kirys. Nie ma pyłowego kirysu? To ciekawe. Pieśń czystości. Aha, to jest nowość, tak? Ogniobiegi. Chyba nie zaszkodzą. Broń. Pyłowa włócznia może być chyba. Zdolność jazdobójcy. Włócznia. Nie wiem, czy powinieneś być jazdobójcą. A tutaj co masz? Ogłuszenie. To wiesz, co to jest coś lepszego. Młot i co tam jeszcze jest? Jest coś jeszcze? Młot bojowy. O kurde, tutaj są rzeczy. Ale to są bajerańskie rzeczy. Mi się ten młot podoba. Młot dwuręczny, włócznia. A, to jest młot jednoręczny, aha. A to jest dwuręczny, a że on walczył i tak takim, to nie będzie stratny. Chodź mi to ogłuszenie. Coś bez szans na nieuchromienie celu podczas rundy ataku. To jest, wydaje się, ok. Powinno to jakoś dobrze działać. Tarcze w tym momencie nas nie interesują. Kirys, no to muszę Kirys wybrać jakiś z tych, co są. Najlepiej tego, taki, bo tego mamy od groma i nie będzie miał krzywdy. To powinien być niezły bohaterek, nie? Akcesoria, no dobra, akcesoria jeszcze. Meta mistrza. To jest związane z tym. Niewidzialność to tak wcale nie jest potrzebna. Idźmy od początku. Obrona, atak dystansowy też, kurde, to tak średnio wygląda. Wysoka. Odwet. Znajomość lasu. Żwawe ruchy. To wiadomo, że to jest zawsze coś. Wystarczy tego dobrego. O? Ucieknął? No i dobrze. Tak, czy my tu stoimy, pilnujemy. Mamy trochę wojska. Bójcie się. Wsparcie. Podeślijmy wsparcie, czemu nie? Aha, tak już to zrobiłem raczej. Czy ja się wyrobiłem, czy nie? I kolejna osoba będzie się tepała do Anczano. I przyszło lato, o, dawno cię nie widziałem. Bildman też jest wyczyste, tak? Mało brakuje, no. Zadanie kończone. Jakiś odłamek kryształu, nie widziałem nawet, że to robię. Trwożnie dały nam coś. Dobra. I on tutaj sobie rozrabia na moim terenie. Zniszczył mi. No nieładnie. To miałem wybrać, chyba nie zrobiłem tego. Tamtego nie zrobiłem, dobra. Załatwmy tego brzydactwo, to brzydactwo tutaj. Czemu nie mogę go zawrócić? No to mi się nie podoba tutaj w tej grze jedna rzecz. Jeszcze odwrót i zniknął. Chciałem 8 mojej jednostki wsparcia tutaj włóczyć za nim. Ile tu macie popa? No trochę jeszcze wypadzę przed wami. Ale za 2 tury wzrośnie. Oni mają nawet punkty, mogliby wystąpić w roli dobijaczy, tylko to dziadostwo jest takie dość mocne. Niewiele mu zostało, spróbujmy. O nie, nie idźcie lepiej przez tą lawę. To już lepiej nie. A tu trzeba będzie zlecić kopalnię Hudę Tytanu. I teraz jeszcze tu, bo nie mogę też zapominać o takich rzeczach, to jest ważne. Wybierzmy sobie wpływ i uznanie. Tutaj mamy jeszcze więcej kasy i dużo więcej uznania. Czy coś tu działa na naukę? Bym to sobie zboostował. Nie. Z tych co mamy to nie, a w ogóle są jakieś? Tak to szybko nie widzę. Tu. Ale akurat księżyca rostu nie mam w dużych ilościach. Dobra. 3 raz pył ze szlaków handlowych na miasta i dużo uznania. To się przydaje do tych planów imperium. Może jednak to, mimo wszystko. Dobra. Czyli to wszystko jest zrobione. To o czym zapomniałem raczej. I teraz tak, i mogę cię tepnąć, tak? Proszę uprzejmie, dziękuję. Bo ona musi iść na pierwszą linię walki. Nie ma w ogóle opcji, żeby było inaczej. Czyli tak, trzeba kończyć, oczywiście. Ekipa tutaj szaleje zielonemu po jego terenie. On coś, jakieś wojsko tutaj podciągnął, ale nie... To jest to przyczepane, co tam z tego miasta, nie? I będziemy się starali dołączyć do zwycięstwa naukowego, aczkolwiek kolega pomarańczowy prawdopodobnie mnie wyprzedzi. To nic nie szkodzi. Tak wyglądał odcinek, który? 42? Serii Endless Legend i do zobaczenia w następnym. Na razie, cześć.